nagrywamy odcinek. Patrz, jaka autentyczna z niej osoba. Dostaliśmy informację, że mamy wynajęty jakiś domek. Dostaliśmy informację, że jest to na 3 dni i adres. I tylko tyle wiemy i jedziemy tam, więc ale gdzie jest pierwsza stacja? Pierwsza stacja jest McDonald's. Kraków. Pierwsza McDonald's. Przepraszam, pierwsza McDonald's, a później zbieramy młodą Nikolę, wrzucamy ją do busa, tak? I lecimy. Tak. I nie będzie z nami nikogo innego. Nie. On powiedział, że się spakuje do plecaka, się spakował do ogromnej torby. No bo słuchajcie, bo Sebastian mi powiedział, że na 3 dni nie dam rady w plecach. Ja mówię, dam radę, oczywiście, że dam radę, ale później pomyślałem, że jedziemy busem, będzie to wszystko wożone, nie mam potrzeby nosić, wziąłem torbę, nie? Pierwsza stacja McDonald's. Chodźmy, bo jestem już bardzo głodny. Hello! Cześć! Gdzie byłaś i gdzie jedziesz? Cześć, jestem Nikola. Młoda Nikola. Ale w domu rodzinnym. Byłam na studniówce, moi drodzy. Kim? Z moim kuzynem i z moją przyjaciółką. Kuzynem? Tak. Kuzyn? Tak. I z jakimś jednym nieznajomym chłopakiem, prawda? Tak. I jakie kwiaty lubisz? Każde. Drodzy, mamy trochę luzu. Odebraliśmy młodą Nikolę z Krakowa. I czas natankować. Ale nastawienie, Piotrek już tam poszedł. Jak chcę tankować i powiedzcie mi, za jaką kwotę i muszę, żeby była idealna. No ale do pełna tankujemy. No to możemy strzelać, ile będzie do pełna. No to ja mówię 340. Ja 360. No. Skąd samochód wie, kiedy jest pełny? No to pistolet wie bardziej. A nie wystrzeli mnie do tyłu? Nie wystrzeli. Ponad 360, to się dużo. Jeśli chcecie więcej takich vlogowych odcinków i naszej czwóreczki, to subskrybujcie kanał, dzwoneczek i łapka w górę oczywiście. I łapki w górę, bo jeżeli zostawicie łapki w górę, to będzie więcej nas. Teraz piszcie komentarze, jak zostawiliście, ja zostawiłam i skąd to wiśnia świria, mam wszystkie, odpowiadam wszystkim. Dobra, moi drodzy, jesteśmy, dojechaliśmy. Dobra, czekajcie, wchodzę pierwsza. Zaświećmy światło, czekajcie, nie patrzcie, ja wam robię room tour. Wow! Ładnie pachnie. Ale fajnie! Ja jestem reakcja, po prostu zobaczę, jak to wygląda. Jak tam, Sebastian? Taki domek drewniany na razie. Zajebiście! Ale moim zdaniem ta łazienka taka nie góralska. Taka nowoczesna, no. Kolejny plus, jesteśmy tutaj jakby w parach, wiecie. No, może tylko my jesteśmy w parach. I plusem jest to, że są drzwi do pokoju. Wow! Zarąbiście jest! Ej! Z kamerą do tego pokoju i zrobimy test głośności. Okej, oczywiście. A po co? Co ci tak zależy? Ja będę łącznikiem. A czekaj. O, czekajcie, najpierw pokój. Nie! Tamten jest lepszy. Dobra, czekaj, 3, 4. Nie no, nie słychać chyba. No, coś robicie? Nie no, ale mówicie czy nie? Poważnie. Słuchasz, teraz wy, zacznij. No dobra, no dobra. Powiedz kiedy! No, tu nawet słuchać, jak mówicie. Ej, zrobimy teraz. Dobra, stwierdziliśmy, że zrobimy losowanie za pomocą aplikacji o nazwie Finger i po prostu ten, kogo palec zostanie wybrany, ma pierwszeństwo wyboru miejsca, w którym śpi. Tak, 3, 4. O, elo. No dobra, wygrałaś, więc musisz teraz decydować. Dobra, chodź, musimy obgadać, który pokój. Będziemy obgadać, zaraz. Na górę, no na górę. Który pokój wolimy? Co, chcesz im zrobić niespodziankę i dać im ten, w sensie? Myślałam tamten? Nad tym. A ty jak uważasz, też tak uważasz, czy nie? No, ty wygrałaś, wiesz o co chodzi? Ja wiem, ale nie wiem. No powiem ci tak, ten jest fajny. Będą tu 2 noce. Rzut monetą. Orzeł to my tam. Okej, no to moi drodzy, los podwójnie chciał, żebyśmy mieli ten pokój. Ja mam do was takie pytanie, nie? No. Jak wy byście wygrali, to który byście pokój wybrali? Ten z 2 łóżkami. No i zajebiście. No to dogadane. Stos. Ale nie wygraliśmy. No ale my wam pomówimy. Pomówiliśmy wam. Nie, bo my chcemy być nie, no nie dobrze. No, ale nie, no nie będziemy przecież wam pod górkę robić, tak? No nie, co nam psychologię zastosowała. Już i z tym weźmiemy ten z jednym łóżkiem. Przelęczymy się tym 3 noce. Żeby tobie nie robić pod górę, zgadzamy się na nią. Okej, dziękuję, bardzo się cieszę. Puścimy wam ten pokój, nie ma problemu. My sobie wyjmiemy materacę z tego łóżek i na ziemię sobie położymy. No nie ma problemu, tak? Dobrze, cieszę się. Mieliście 3 szanse na pokój, ale ich nie wykorzystaliście. Nie ma problemu, tak? Nie no widzowie, 8:58, mało nie śpią. Idziemy ich obudzić. Pobudka! 9 rano jest. 9:15, budzik mordzia, tak się umówiliśmy. A my w ogóle z Sebastianem zrobiliśmy sobie taką konstrukcję. O, złączyliśmy materacę. Miśka, wstajemy. O, zostawiam cię z budzikiem. Dzień dobry w naszej kuchni. Właśnie będziemy przyrządzać śniadanko dla naszych mężczyzn. Oni się właśnie ogarniają. No i lecimy z aktywnościami na dziś. Czyli dziewczyny sobie jakby lubią to, robią to co lubią, czyli gotują. My też robimy to co lubimy. A my robimy to co lubimy, czyli Piotrek jeszcze śpi, ja już byłem zmuszony przez Nikolę się wykąpać. To my zrobiłyśmy i będziemy teraz co robić? Jeść, a później jeździć. Tak jest, a Piotr się kąpie, ale smacznego. Dzisiaj będziemy uczyć Sebastiana i Piotrasa jeździć na desce. Co pan potrzebuje? No właśnie nie wiem, czy taka pomoc to nie utrudnienie. Co pan potrzebuje? Kask? To tu pan ma czarny kask. Bardzo fajny pan, bardzo miły, dużo miał energii, bardzo pomocny. Ja już się czuję, jakbym umiał. Jak ja też no. Dobra, w tych butach? Tędy. Idziemy na stok, będziemy powolutku wchodzić na górkę i będziemy zjeżdżać. I po prostu wchodzimy, zjeżdżamy, wchodzimy, zjeżdżamy i po paru razach najwyżej zdecydujemy, czy kupujemy skipasy. Dobra, znalazłem pierwsze utrudnienie na stoku, jest to śnieg. Mam być szczery? Myślę, że byłoby ci ciężej bez śniegu jednak mimo wszystko. Dobra, moi drodzy, mamy pierwsze problemy. Deska ucieka. Siadasz na dupkę? Nie, nie, na dupkę nie mogę. No za duży but. Dobra, jak ona to powiedziała, bo mi nie wytłumaczyła w końcu podpływu. Dobra, i teraz tak, wkładasz w dupkę. Wy jesteście komicznie to wygląda. Zapinamy budki. Wstajesz na te... O tak, wstajesz, no. Tak, i teraz... sobie jedziesz raz prawą, hamujesz tyłem i raz lewą. Ej, twardy śnieg jest tutaj strasznie. Dobra, ale już się spadł to, już się nie boję. No. O kurde! Zajebiście ci idziesz balans, żeby nie było. Ja mam do takich rzeczy chyba. A nie! Wolałem dupą zahamować, bo już bym bokiem leciał. Musisz balansować ciałem dokładnie, żeby na to nie ukazał. Do tyłu się pochylaj, nie do przodu. He? Pięknie moje zdolności. I co? Bardzo dobrze im idzie, jestem mega zdziwiona, bo nie spodziewałam się, że osoby, które pierwszy raz będą jeździły na desce, tak dobrze będą sobie w tym radzić. Teraz po pierwszym zjeździe już pokażę wam jak robić 360 i właśnie to teraz już zacznę. Dobra, to ja z młodą już jadę. I uwaga, 360. Blisko było. Nie. Dobrze, że mam dobre ubezpieczenie. Przepraszam, ale straciłem kontrolę. To jest amator jeszcze, grzybane. Nagle mnie obróciło na bok, którym nie chciałem jechać i nie miałem jak zahamować. Jedziemy, wiecie? Mamy to. Jest dobrze. Wszyscy wsiedli, tam sobie jadą. Z młodą było mini opóźnienie, ale patrzcie jak pięknie jedzie. To jest to. Tam jedzie teraz Sebastian. Wiśniewski, patrzcie jaki on ma luz. Zobaczcie ten luz. Patrzcie to. Profesjonaliści już. To będzie gleba. Oj, to będzie gleba. Oj, oj, nie ma gleby, ale to będzie... To jest gleba. Najgorsze jest to, że o tym wiem tyle wcześniej i nic z tym nie mogę zrobić. Dobra, teraz ogólnie ja przejęłam kamerę i powiem wam, że poczułam się pewniej. Już mamy za sobą 3 zjazdy. Poczułam się dużo pewniej, przez co postanowiłam, że was wezmę. Już zaczęłam normalnie jakieś zakręty tworzyć i tak dalej, i tak dalej. O, oła, oła. Pozdro. Kocham was widzowie, jesteście najlepsi na świecie, tylko... My, moi drodzy, właśnie wróciliśmy ze stoku i teraz będziemy jechać na krupówki. Ale na krupówkach zrobimy jeszcze test osypków, bo jest tam oczywiście bardzo dużo stoisk, z których możemy skorzystać. I dodatkowo spotkamy się z jakimiś osobami albo coś z nimi ogarniemy. Tak, wzięliśmy parę naszych koszulek i musimy po prostu wymyślić jakieś aktywności, żebyście mogli wygrać te koszulki, dokładnie. Więc... Okej, no to wczoraj wieczorem zrobiliśmy taką akcję, że Sebastian dał na Instastory, że jeśli do wtorku do godziny 15 dobiję na moim Instagramie 200 tysięcy, a brakowało mi mi około 2000. To sobie wydziara napis Młoda Nikola gdzieś na ciele. I właśnie się udało, wbiłam 200 000 na Instagramie i strasznie się cieszę. I dziękuję. Dziękuję. My jutro robimy iglo po swojej stronie i robimy jutro wojnę na śnieżki, tak? To ty już prawie gotowe masz. Zimno. Jeżeli chcecie w ogóle te koszuleczki, to wbijajcie na sklep na sword.com albo .pl i możecie dostać taką białą bluzeczkę albo taką różową bluzeczkę. A innych oczywiście. A my właśnie zmierzamy na Krupówki. Nikola wrzuca storkę na Instagrama, że osoba, która zaprowadzi nas do najlepszego osypka, coś wygrywa, a co wygrywa, zobaczy na miejscu. Bardzo dobry, 8 na 10. Bardzo dobry 8 na 10. Masz jeszcze łyczka tak dla pewności. Dobry, nie jest bardzo korzenny, ale jest dobry. Teraz dam 7, a zobaczymy jak reszta. Też dam 7. Ja będę dawał opinię na tle tego, co piłem w Warszawie. To jest milion razy lepszy, ale dam 6. Ja 6. Okej, to lecimy dalej. Tak. Drugi grzaniec, to jest numer 2. Ten mi smakuje dużo mniej, 5 na 10. To bym dał 6,5, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jest mocniejsza. Ja nie potrzebuję mocnego grzańca. A ty ile dałaś? Ja bym dała 5. Powiem tak, jeśli mamy ocenić walory smakowe, no to zdecydowanie ten. Ale jakbym chciał się upić, to zdecydowanie ten. Czyli ciężko mi powiedzieć, bo lubię to i to. No to tu 5. Tu 5. Dobra, mamy 3. lokalizację z grzańcem. Tu napisane co? Grzaniec, więc... Nie wiem czy zobaczam, ale więc idziemy przetestować następny grzaniec. Ja daję ocenę 6 na 10. Ale smakuje mi, jest inne. I za to mu też dam... Dodatkowe punkty. Dodatkowy 1 punkt i będzie to 7 punktów. Też dam 7 na 10, na równi z tym pierwszym go postawię, plus za smak, że jest, wiesz, cynamonowy. Ten w ogóle mi smakuje bardziej niż tamten. No bo ten jest białe wino, stary, to jest zupełnie inny rodzaj wina, ale dalej grzane. Dobra, to 8 na 10, ten jest zarobisty. Tutaj mamy grzańca, bardzo ładny, ostatni, testujemy. Czuję, że u młodej jest tak, że im dalej, tym lepsze są te grzańce. 7 na 10. Temu daję 6 i według mnie najlepszy był grzaniec biały i grzaniec pierwszy, ten czerwony. Był ten... Ten jest cool. Ja go daję na równie z tym pierwszym, czyli 6. Jo, cię kręca, ten jest dobry. Jo, ale dobry. Ale dobry grzaniec. Łusko wykręca. Ja. Cofam tam tu 7,1 dla białego grzańca, cynamonowego. I on z tym pierwszym jest na równi, mając 7. Ten drugi, co piliśmy, miał 6,5. To ten ma 6,75. I teraz pozdrów Damiana teraz. Pozdrawiam Damian, dasz radę, to jest tylko góra dół. 2 na pierwszym, 1 niżej i jeszcze 1 niżej. Okej. Nie, ktoś jeszcze biały kubek. A, ja wyrzuciłem, sorry. Dobra, ulepimy ze śniegu. No i wszystko wyszło, Piotr wyrzucił kubeczek, który miał trzymać. 13:17, mamy 13 minut i się spotykamy. Jestem ciekawa, czy ktoś tam już czeka. Przy gubałówce u Flirt. A możesz nas zaprowadzić, czy nie? Bo tam mama chyba jest z tyłu i tata. To przejdziemy się, dobra? Dobra. To chodź, przejdziemy razem na oscypka. Dotarliśmy do pierwszego oscypka. U Fircyka. Tak wyglądają oscypki. Ładnie. To są oscypki jak placki ziemniaczane. Tak. Dawaj gryzka. Bierz pierwszego gryzka. Gryzek i ocena. Tu przemawia doświadczenie przez kubki smakowe. 9 na 10. 9 na 10. 9 na 10. 8 na 10. Strasznie wysoko oceniliście pierwszego oscypka, kochani. Ja daję 7, taką bezpieczną. Jest dobry, ale chcemy cię jeszcze do innych. 7. Dziękujemy ci, że z nami poszłaś i pozwoliłaś nam przetestować twój najlepszy odsypek. Mamy dla ciebie koszuleczkę. Dziękuję bardzo. Z tego względu, że byłaś pierwsza. Proszę bardzo. Dziękujemy. Bardzo dobry odsypek. Ja też chcę. Musisz zaprowadzić nas na najlepszego odsypka, na Krupówkę. Czuję się, jakbyśmy szli z jakimś wujkiem, takim dalszą osobą w rodzinie, bo zawsze tak jest, że tych dalszych osób nie do końca kojarzysz. Mama ci mówi, no ten taki mały byłeś, nie pamiętasz? Mówisz, okej, to jest wujek. Gdzieś z nimi idziesz, coś robisz, ale do końca w sumie nie wiesz kto to, ale jest fajnie, więc to tak się czuję teraz jakoś, tak? Coś takiego. A więc tak, moje kochani, Nikola zaprowadziła nas do następnej oscypkowarni. Do budki i serki. Do budki. Więc zaraz tu testujemy. Pan pierwszy był to, od pana. Ile na 10? 10. 10 na 10, dobra. To najlepszy oscypek. Nikola? Takie 9,5. Dobra. 9 na 10 ja daję. 9. Ja dam 9, bo nie skrzypi. Prawdziwy oscypek musi skrzypić w zębach tak fajnie. No tu czuć, że jest oscypek. Tak szczerze. Tu jest 8 od Sebastiana. Moi drodzy, ogólnie nagrody miały być jakby... Mamy dla ciebie nagrodę, to koszuleczka dla ciebie. Z naszego sklepu. Prosto spod koszulki Sebastiana. Tak, spod koszulki ukrywaliśmy ją. Gratulacje, dzięki bardzo. I dziękujemy, że poczekaliście na nas, ślicznie. Że z nami zjedliście oscypki. Tak, no i dziękujemy bardzo. Dokładnie. A więc moi drodzy, z tego względu, że logistycznie nie nie ogarnęliśmy troszeczkę tego przedsięwzięcia, dlatego teraz my, jako ekipa, pójdziemy do dwóch miejsc, gdzie zjemy oscypki, ocenimy dwa randomowe. Dobra, trzecia lokalizacja do oscypków. Będziemy testować. Dobry, ale poprzedni lepszy. Ja bym dał tutaj takie 7,5, może 8 na 10. Ja mniej niż, o jedno mniej niż tamten, czyli dałem 8. Czyli tutaj 7, bo tamten był bardziej słony. Ja daję 5 na 10. Dla mnie no, najgorszy, na ostatnim miejscu ze wszystkich, więc bym dała mu 5. Jesteśmy w czwartej lokalizacji, testujemy czwartego łoscypka z żurewiną. Ja chcę bez, ale cały czas mi dokłada. Ale on jest taki piankowaty, jak ty mówisz, wiesz co? Skrzypi czy nie skrzypi? Skrzypi. Skrzypi, ale dobry. Oscypki muszą skrzypić. Ale nie jest słony. Bardzo dobry. Na równi z tamtym 7 na 10. Ja daję 6 na 10. 7 na 10. Ja zrobię ostateczny ranking ogólnie. Na pierwszym miejscu ten oscypek co jedliśmy z Nikolą i jej tatą. Na drugim miejscu ten oscypek co jedliśmy z samą Nikolą. No i na trzecim miejscu jak ten i ten wcześniejszy co jedliśmy sami. Dobrze, a więc kochani, my wróciliśmy po prostu z jedzonka i wszyscy już są zmęczeni, więc na dzisiaj kończymy ten dzionek. Jutro z rana będziemy lepić iglo i wojnę na śnieżki i zobaczycie jutro, co będziemy robić jutro. Dokładnie, bo my sami musimy się zdecydować, co będziemy jutro robić. Moi drodzy, dzień dobry, w drugim dniu idziemy obudzić wszystkich, bo wstałam, jest 9:00 ileś. Wstaliście? Nie. Młoda jest dzisiaj strasznie zmęczona. Dzień dobry, wstaje pan? Tak? Moi drodzy, jest rano, chyba jest 10:00. Zostałem wysłany do sklepu, więc idziemy zrobić zakupy na śniadanko. Wow, wow, co tu się dzieje? Nie, idziemy zrobić fotę. Brałam sukieneczkę, idziemy zrobić fotę w śniegu. To idziemy. Jeee! Pokaż, czy w ogóle to ma sens? Jeee! A ty co? Ładne zdjęcie koleżanki. No. O to wejdź, skocz śnieg. Nie będzie to fajnie wyglądał, jak śnieg skoczysz? Wszystko w porządku? Pamiętaj, Hola, zwracasz uwagę na siebie. O matko. Ale zajebiste, nie ruszaj się. No patrz na to! O, zajebiste, no. Znajdziecie moje zdjęcia już na moim Instagramie. Jakie słodkie. Psycholka, Instagram Psycholka, zapraszam, moi drodzy. Ej, a to może zróbmy jeszcze parę, jak tak siedzę sobie w śniegu. Zaraz ja przyjdę sobie takie fotki porobić, panowie. Dobra, ale masz czerwone nóżki, jejku. Jestem operatorem, muszę tak robić. Dobra, słuchajcie, wczoraj się dogadaliśmy z dzieciakami z domku z naprzeciwka, że my zrobimy swoje iglo i jeżeli damy radę, to później z nimi bitwę na śnieżki, więc będziemy teraz Sebuś łopatować. Dobra, Olka i Piotr się szykują, ale nie, po tej stronie musimy iglo ulepić. Naprzeciwko musi być. No tak. No i co? Nie, po tej stronie. Plan jest taki, że w tym rogu robimy iglo, musimy usypać wielką górę i tyle. Później przyjeżdżają dzieciaki pani właścicielki i bijemy je na kwaśne jabłko. Dobra, pokazuję wam etap kolejny, ponieważ zrobiliśmy dziurę i się przekopaliśmy już do siebie nawzajem. Okay. Dobra, czekaj. Fajnie. Dawaj młodą teraz, młoda, no młoda, przechodź. Nasi oponenci. I co? Jaką macie taktykę na wojnę dzisiaj? Fajną. Fajną? Polska w remoncie, krzywofugi kładą. A tu jest nasza... Patrzcie to. Armatnia siła. Dzień dobry. To jest do przejścia. Tutaj do poprawy. I tu już architekci, nasi oponenci szykują amunicję. Ale musimy zrobić mieszane składy, moim zdaniem. Dobra, słuchajcie, jako że mamy się z dzieciakami chwilę pobawić, to chcieliśmy im coś dać od siebie. To stwierdziliśmy, że pojedziemy po słodycze i do naszego worka napakujemy słodyczy. Damy to dzieciakom po prostu po bitwie śnieżnej. Więc widzimy się w sklepie albo widzimy się po prostu już z gotowym workiem słodyczy. Wychodząc z auta już dostałam jedną śnieżką i tutaj skryłam się za autem. Ale tutaj jest worek słodyczy. To jest nasz worek, który dostaniecie na naszym sklepie. No i tyle. Idziemy się pić, widzimy się na wojnie o życie. Zaraz się dowierzecie w dwie drużyny, później rozlosujemy, kto ma które iglo. I jedna podstawowa zasada, nie rzucamy w tego, kto ma kamerę w rękach, dobra? No chłopaki będziecie kapitanami, dawajcie w papier kamień. To nie fair, dobra, o. O szósty mały. Zawsze pierwszy na włosach. Karol, to co, kogo wybierasz? Nie? Ola. Ola. Staś. Stasia, okej. No dobra, chłopaki, skoro w tej drużynie są dwie dziewczyny, proponuję dać im wybór igla. Kapitan musi wybrać. Kapitan wybiera, kapitan wyjdzie za. A, oni też mają, o kurde. Ty, Stasia Wiśniewski. Ja jakby atakuję tak i wychodzę. Mhm. Ja jestem taktycznym snajperem z daleka. Tak. Dobra. Dobra, druga ekipa, jak brzmi narada? To moim zdaniem powinniśmy zrobić tak, że... Chodźcie wszyscy blisko, no blisko. Patrzcie, bo my to robiliśmy szybko. Że dwie bombardują, jedna cały czas robi śnieżki, co wy na to? Że ma robić też śnieżki, a wy będziecie bombardować? My bombardujemy, a ty robisz śnieżki. Młoda robi śnieżki, reszta rzuca. Tak. Ja mam propozycję zasady, że każdy ma 2 życia. I jak dostanie pierwszy raz, podnosi rękę, że stracił, a jak dostanie drugi raz, no to po prostu wychodzi z igla, odchodzi. No ja jestem odpowiedzialny, jestem nie kapitanem, tylko jestem sędzią teraz. Uwaga, macie minutę na przygotowanie się, czas start! Masz minutę, żeby się przygotować, śnieżki rób! No rozgrzewam rączkę. Ja to wy już gotowi ze śnieżkami jesteście? Robię odśnieżek. No to śnieżki rób, macie minutę na śnieżki, jak najwięcej śnieżek. Musisz robić groźne miny, jak będziecie robić groźne miny, one się będą bały. Groźne miny są najważniejsze w każdej wojnie, nawet jak bijatykę macie szkolną. Tak, zobacz na Stasia. Groźna mina i oni już tam za czpory, za Janek już tam w portki narobił. 3, 2, let's go! Nie, nie dostał! Nie ma! Kto dostał? Ręka w górę! Dobra, 1 życie mniej! Nie dostała, uwaga! O, Sebuś! O, jest! 1 wyjście! Młoda Nikola, życie mniej! Przegrałeś! No, 1 odpad, dawaj, we dwójkę jesteście! O, 1 życie mniej! Wiem, ale on jest z tobą, co ty, czy nie? Aha, okej, odpad, Seba 1 życie mniej! Tutaj out, tu out, dziewczyny, młoda? Nie, czy Ola? Która dostała? Chyba młoda. Młoda odpada, Ola sama, na ich dwóch, Ola sama! Masz 2 życia? Tak. Pamiętaj, że Seba ma 1. Dawaj szybko, młoda! Ola 1 życie! Okrzyk jakiś bojowy, tu musi być wybrana drużyna! Dzięki za rozgrywkę. Dobrze, byliśmy pełna, że poszło. Piona! A mamy dla was coś? No słuchajcie, mamy dla was za uczestnictwo, mamy fajną nagrodę. To jest ogólnie nasz worek taki, a w środku macie go wypełniony słodyczami, żebyście się mogli najeść, nie pokazujcie mamie. Więc musicie się równo podzielić. Dajcie suba i lajka i dzwoneczek. O, super. Walka była super. Bardzo lubię tych chłopaków. Niektórzy nie mają takiego wstydu przed kamerą, wiecie, oni tak to super wszystko naturalnie. I ten jeden, co tam powiedział o dzwoneczkach, pewnie będzie youtuberem w przyszłości. Dobra, my już właśnie będziemy lecieć, pakujemy się i musimy zaliczyć jeszcze tylko 2 rzeczy po drodze, a potem wracamy do domu. Jak pięknie spakowane, co? Witamy na tatuażach. No to tak powiedzmy, to jest ten największy, no. Teraz zobaczmy ten trochę mniejszy. Nie widzicie teraz różnicy między trochę mniejszym. No, bo to jest taka duża objętość, że rzeczywiście, no. Dokładnie, jeszcze na udzie. To już ten czas, Sebastian. Będziesz robił tatuaż, młoda Nikola. To jest ostatni przytulas przed Jarką. No zobacz, jak ona się stresuje. Aż się na mnie obraża co 3 minuty. Hej. No. Co tak patrzysz? Stresuje mnie to. Stresuje? No. Patrz, jaki ludny Sebastian. No on ma luz, on w ogóle dla niego nic to nie znaczy. To jest... Ja właśnie robię to delikatnie. Jakby on sam się mówi, że on jest brudnopisem do tych dziar, więc on ma to w dupie, ale mnie to... Ja strasznie stresuję to. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego jesteśmy właśnie w studiu tatuażu. A więc dlatego, że wczoraj właśnie wbiłam 200 000 na Instagramie i Sebastian postanowił mi w tym pomóc. I bardzo dziękujemy Patrycji, która dziarała Sebastiana. Tutaj macie jej Instagrama, wbijajcie koniecznie, a teraz wam pokażemy efekt finalnej dziarki. No jest, co? Pokaż. Jest? O kurde. Słuchajcie moi drodzy, bo korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj, to stwierdziliśmy, że zrobimy sobie pamiątkowy tatuaż z tego wyjazdu. Dokładnie. I robimy ja, Nikolka i Seba dziarkę. I chciałabym tatuować kiedyś sobie nazwę jakiegoś widza. O, jak będzie 1,5 miliona subskrypcji na YouTubie, to w odcinku powiem coś takiego, że wytatuję sobie widza, który skomentuje ten film. Dobra. Dzień dobry moi drodzy, teraz no, czas na mnie. Mamy już dziarki. Dobra, a to nasze tatuaże. To nasze. Podobają się? Symbolizują ten wyjazd. I symbolizują ludzi, którzy się świetnie bawili na tym wyjeździe, dlatego Piotrek sobie nie zrobił. Żart. Odmieńców. Ej, patrzcie, bo dodatkowo, że zrobili nam dziarki, to jeszcze dają nam prezenty. Jak Mikołaj, no niby po świętach, ale po prostu... Dla każdego pacjenta. Dostaliśmy żel pod prysznic i dostaliśmy, ale cool, krem do dziarek. Niesamowite, fajnie, dziękujemy wam bardzo. Super cool. Gdyby coś, to tutaj, tutaj, Nemezin. I wracamy do Wawki teraz. Yo! Pierwsza 28. Jesteśmy w domu. Dojechaliśmy. Dobranoc. Like, subskrypcja, dzwonek.